No, witam Państwa ponownie. Także tak sobie żyję. Jak widać, u mnie już jest powoli świątecznie. Dzisiaj otrzymałem pismo od pani mecenas, pani adwokat. Napisała pozytywnie, wszystko co miała to napisała. Że będzie trzeba po prostu się spotkać i po prostu w końcu tu sprawę tu tych majątności, całego majątku rozegrać, ponieważ tak dalej być nie może. No i co tu dużo gadać? Na pewno wesoło się nie skończy dla rodziny ta sprawa. Na pewno nie. Zależy jeszcze, jak tam będą próbowali na ugodę iść. Ale jeżeli będą się przy swoim ustawać, to po prostu, kto wie, czy karne się tam nic, te sprawy o podziały majątku się w końcu, karne sprawy mogą się za przekłamanie sądu, to grozi, za zakłamanie, za prześladowania bez podstawy. To za znęcanie się nade mną, nad niewinnym człowiekiem po prostu i przeróżne manipulacje. Także tu mogły się posypać kary. Kto wie, czy im na emerytury i nie wejdą jeszcze i renty. Nie ja zaczynałem sądy, proszę Państwa. Ja 20 lat tu siedziałem sobie, bo siedziałem. A że było tak, jak ma nie być, że dzieciaki w święta tu nie chcieli przyjść, nie odzywali się, kart nie przyszła. Mi córka pisze, że ona się mnie nie wyrzekła. To i w ogóle nie mam. Ja jej nie widziałem. Ostatni raz ma 23 lata, to 10 lat temu, a tam raz przelotem, to nieważne. To było symulowane, najprawdopodobniej spotkanie też. No to ona mówi, że ona się mnie nie wyrzekła. To jest tak, jak ja bym powiedział, proszę Państwa, no mnie nie ma na ekranie. No. Po prostu mówię, ale mnie nie ma, widzicie mnie, ale mnie nie ma, nie ma mnie, nie ma mnie, ja się nie wyrzekłem. I to takie po prostu, co ona przez to chciała powiedzieć, nie wiem, ona po prostu uważa, że ktoś inny jest rządziciel prawdziwy, nie, to jest ten prawdziwy. Ten, od którego wszystko zależy. W bunt wprowadzali tego dzieciaka od urodzenia. Ale to jest ich sprawa. To ja już powiedziałem. To są obce ludzie. To jest człowiek, z którym ja nie mam kontaktów i nie rozmawiam wcale ani wizualnych, ani tam na łączach, ani w ogóle żadnych. No to ten człowiek nie istnieje, to go nie ma. To nie ma, to jest obcy w zasadzie na ulicy. No nie oszukujmy się, no co. A z kolei takie znajomości, że ktoś tam raz mi na rok przyśle wesołych świąt, a będąc koło mnie, koło kogoś innego po prostu jest, nie zaglądając do mnie, nie chce ze mną porozmawiać, jak człowiek, to niech spada to kit z tych wesołymi świętami i z nimi, niech oni idą, to mądrych mogą dawać, to oni są głupie i niebezpieczne dla ludzi ze swoim zachowaniem i to oni są agresorami cały czas. Ale to co to tam, to ja nie mogę kogoś wziąć i zmusić po prostu, że po prostu jest ktoś, że na siłę nie chcę z kim, bo że ma przyjść ktoś, bo ja chcę. No takiego czegoś ja nie chcę. No ale do tego stopnia jest sprawa, że ja nie mam prawa w sądzie się dowiedzieć, o co chodzi dzieciom. No to jak tu dialog tu z córką, to nie wiem. Czy to ona była po drugiej stronie internetu? I tak to wygląda, że chciałem się Państwu wypowiedzieć też na temat komunikatorów, takich, co tam można z tych komunikatorów kogoś wyrzucać, jeżeli się komuś, temu założycielowi pokoju coś nie podoba, to nieważne, nawet nie potrzebuje ktoś przeklinać, to że jest mądrzejszy, że nie mogło go przegadać, tak jak mnie. To po co mi to obchodzi? Tu mnie nikt teraz nie wybanuje, ani nie wyrzuci, ani mi nie powie, czy ja mam się streszczać, czy dłużej gadać, czy kolorowymi literami mówić, ale ich spadają. A z kolei
tam gdzieś sobie założyć jakiś pokój, gdzieś na czacie, w internecie i co to cały dzień się, to musiał być anormalny. Ja założę sobie taki pokój, ale jak dożyję 100 lat, co nie będę mógł już wyłazić z domu w ogóle, to sobie może za to będę siedział i tam na laptopie za marne grosze, za prąd, to nie chodzi, to może będę patrzył, jakie nieszczęśniki wchodzą i co im dolega. Przeważnie, a same spijaki i przeróżna maści ludzie, ale co to mnie, ale na razie nie mam czasu, jestem za młody, ja jestem sprawny i wolę gdzieś po prostu, czy na rowerze sobie pojechać, czy iść pieszo, czy, zresztą ja mieszkam w mieście i to bardzo pięknym mieście i ja nie potrzebuję, ja na wiosce nie mieszkam, że po polach będę chodził, nie? Także tak to wygląda, bym mieszkał na wiosnę, po polach bym chodził, to też bym sobie dał radę, bo bym sobie chodził na ryby gdzieś. No na grzyby to tam się chodzi pół miesiąca i po grzybach. No ale bym sobie znalazł może do koła. Nie, ja do zwierząt bym nigdy, do łowieckiego koła się nie zdarzył, bo ja bym nie szczelił, nie zaszczeliłbym zwierzęcia. No bo po co, jeżeli tego wszystkiego jest za dużo w sklepach. Na polowanie bym pojechał, jeżeli była rodzina z głodu umierała. No to bym powiedział, Panie Boże, no muszę, bo rodzina mi umiera, no jakiegoś tam odszczelić. Chociaż to jeszcze jest też, ta rodzina by musiała być naprawdę w porządku i w potrzebie. Także to tak wygląda, ale to bym wolał jeszcze gdzieś po prostu iść, zapracować i kupić martwe zwierzę. Jak zaszczelić, czy zabić jakiegoś tam zwierzaka, żeby go zjeść. I tak to wygląda. Także kiedyś człowiek tam kupował karpia żywego, a teraz już nie chcę żywego, bo ja nie muszę jeść tam karpie czy tego, ja mogę sobie śledzi kupić i usmażyć na tą Wigilię Bożego Narodzenia. No i to samo, tyle razy sobie to spędzałem po swojemu jak teraz. I po co mi, tak jak moja Matka Święty Pamięci mówiła, tych nie wołajcie, bo święta przyjdą i popsują. I miała rację, ludzie chodzą, co im przecież nie wyjdzie, bo zazdroszczą innym, że tamci mają, a oni nie mają, to chodzą wtedy po domach i święta psują ludziom. Ze złości, żeby nie mają tego, co by chcieli. A ci w życiu, co nic nie chcą, mają wszystko, a ci, co chcą wszystko, nie mają nic. I taka jest prawda. I co tu wiele gadać, nie? I komu? Co tu to wszystko da? Ja sobie żyję dobrze. Sprawy się toczą. Co ja mam do przegrania w moim wieku? Czy do wygrania? W każdym razie sami zaczęli sądy, sami chcieli. Co do stanu jazzu? Dostaną na sądach takiego jazzu, bo już sąd okręgowy się tą sprawą zajął. A ciekawe mi, co sąd zrobi, czy tu sprawę puścić do rejonu, nie puścić do rejonowego. Bo ta sprawa jest, za duże zawodniki po prostu tam są cwane, przekłamali sądy. Za duże zawodniki są, żeby po prostu sąd puścił z powrotem do rejonowego. Sąd okręgowy wejdzie tu sprawę, rozegra. I jeden człowiek, czyli ja, całej rodzinie pokażę, kim oni wszyscy są w ogóle. I ta ich po prostu manipulacja człowieku, to na mnie nie działa, żadna manipulacja, bo mną Jezus Chrystus manipuluje. No taka jest prawda. Mną manipuluje Jezus Chrystus i nikt więcej. I widzicie, Pan sobie żyje, sobie zaraz zjem makowca, oczywiście teraz nie będę, bo przy jedzeniu się nie mówi. Już mam po prostu pomarańcz, bo świątecznie, tylko choinki mi brak. Nagadali, że ja nie wiadomo, kim jestem, że ja jestem brudas, że ja po śmietnikach chodzę. Tak rodzina nagadała w sądzie. I sąd doszedł do wniosku, w ogóle mi sąd nie przysyłał pism, że ja mam się stawić, ani me w ogóle, tylko tu by przyszli do domu powiedzieć, że oni mnie przemieszczają. Po prostu jak ze zwierzakiem. Tak się sąd, tak nagadała rodzina do sądu takich rzeczy, nakłamała, że sąd doszedł do wniosku, że ja roślinką jestem. Po prostu, że to, co ja mówię, jest nic nieważne, to, co oni mówią. Bandyty. Oni uważają, że jestem głupi, a ja uważam, że to jest sekta szatanistyczna. I te dwie sprzeczności sąd okręgowy rozważy. Kto kim jest? Tylko, że jak ktoś jest głupi, to go nie będą zamykać i karać, bo no to jest.
Ale za sekty szatanistyczne męczenie ludzi zamykają. I nie jedne kutafony siedzą za kratami, bo myśleli, że są najmądrzejsze. A wyszło na sądzie, że barany to są. I też ja teraz wiem, po co ten mój kuzyn po fakultetach tak tu przyjechał z Warszawy i po 30 latach go nie widziałem, nagle on chciał, żebym go tu gościł. A z jakiej okazji? Taki łeb ma jak koń. A kim on, co to mu miał koń? Co on nie gadał? Ale co mu siedzi, mu nie na to? No, powiedziałem, że mają się odczepić ode mnie. I w ogóle internet, po co mi? Ale po co mi oni? Co on w ogóle rzeczy gadał niestworzone? To jest nienormalne, nie wiadomo, o co mu chodziło. Bo tak miał nagadane przez wszystko. Bo on nie umiał podejść, że oni mają małe dzieci, że ona wnuki ma jedna z drugiej, że ja jestem bardzo niedobry, ja nie mam w ogóle kontaktów, prawie wcale, już teraz w ogóle wcale. Ale że szukają mi dziury w całym i nie znaleźli. I nie znajdą, bo niemożliwe jest, bo jak mogą znaleźć? To niech szukają dalej, się zatracą na śmierć. Oni niech sobie poszukają lepiej dziury, bo oni dziurą to są. I tak to wygląda. To się toczy, jeszcze do tych komunikatorów. No, to ja sobie będę siedział jak głupi i ja mam mieszkanie, pokój sobie wyremontowałem i mam inne rzeczy tu i obowiązki mam po prostu, żeby i tam ciepło było i pies był nakarmiony i wypieszczony i ten, i żeby to wszystko, będę siedział, tak jak tam niektórzy oszołomy się po prostu wcisnęli, dzień i noc siedzą. W nocy się budzą, o 3 w nocy i włączają pierwsze, co robią, to włączają zaraz internet i ten. I tam gadają, słuchają, nie wiadomo, co to jest, to wariatów. To jest gadanie z cieniem. Znaczy, można tam przemówić, ale czy można na 5 minut, 10 wejść, zobaczyć. No może nawet i wejść na dłużej, jeżeli jest temat, jeżeli konkretni ludzie są. Ale tam są ludzie, którzy gadają po prostu bez sensu. W ogóle o niczym. I że oni gadają po to, bo myślą, że oni są w mediach. Oni są speakerami jakimiś, oni są psychiczni. Tu jest tyle stacji telewizyjnych, tyle filmów mam, tyle płyt i ja będę słuchał jakiegoś oszołoma, co siedzi gdzieś w domu i nie wie, co ma gdzie wyjść ze sobą zrobić, bo nikt go nie chce słuchać, będę go w internecie słuchać. I taka jest prawda. A jeszcze dostępem takiej sprawy, że jeszcze są cwańsze oszołomy, że jest admin pokoju, właściciel tego, co założył, udało mu się tam grupkę ludzi zebrać i tam z nimi jakieś gadania odstawiać, a on wchodzi, zapoznaje się z adminem pokoju i pierwszy mu na zakąskę po prostu przesyła na konto parę groszy. Tam parę euro, a potem jak przychodzi w jakichś sprzeczkach tematycznych coś, to on wchodzi na prywatne do tego admina pokoju, mówi, tego weź wyrzuć, to ci na konto jutro przyśle 100 euro. No i ta kobieta mówi, co to jest zabawa, wyłącza mnie na przykład, za nic. I teraz ja mówię, no za co zostałem wyrzucony z pokoju, to do regulaminu się tego wszystkiego dostosowałem. No za co, no za pieniądze, bo ktoś podpłacił, bo chce pokazać swoją ważność, bo na przykład on mówi, że trzeba na świecie, żeby takie kwoty socjalnych pieniędzy nie szły dla ludzi biednych, trzeba biednych zacząć zabijać. Takie były sceny. I on mówi, że trzeba zabijać. A ja mu powiedział, a pierwszego ciebie trzeba zabić. Za te głupoty, co pieprzysz tu. No i już po prostu on wpłacił 100 euro, czy tam ileś, głównemu właścicielowi pokoju. No i ten właściciel zobaczył, przerzucił na konto, że ma, że weszły te pieniądze, czy tam ileś. Weszły. No to pyk, no to zrobił, bo za tydzień inny go złapił. I tak komunikatory spadają, kupa oszołomów, niech się bawią. Ja mam tu swoje królestwo, swoje życie, swoje serce i nikt mi nic nie... głupoty. A takie zapoznanie się z kimś jeszcze na komunikatorze, to ktoś mi wejdzie i będzie pisał, ja nie wiem, czy to nawet jest facet, czy kobieta. To głupie ludzie, co dają się po prostu w to wciągnąć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, żebym jak z kimś przeszedł na przykład teraz, tak jak teraz mówię, i na jakieś Skype czy tym podobne, gdzieś tam po prostu na wizję i w porę, to po prostu
żeby z nim kontakt jakiś tego, no to po prostu muszę widzieć go i widzieć po ustach, czy on to mówi. To jest jedna sprawa. Z czasem druga sprawa, to po kilku tam dniach, czy miesiącach, czy tygodniach, to jest człowiek, który jak ja się umawiam, że będę o 18 na Skype'ie i pogadamy z pół godziny sobie, tam obojętnie z kim, bo jest jakiś temat, jesteś do obgadania, a ja czekam już na niego 15 minut i go nie ma, to już jest nie ma, to już, to ten człowiek jest wyeliminowany już w ogóle z tego, z mojego komputera, już go nie ma, umarł. No, tak samo w realnym życiu, jak ja gdzieś bym czekał jeszcze, nie przedzwoni mi ktoś, telefonicznie, że się spóźni i nie przeprosi, tylko przyjdzie se 20,5 godziny spóźniony i będzie się głupio śmiał. No to ja byłem na takich już tego, to przyszedł, a ja czekałem, ale wstałem, jak on przyszedł, usiadł, to ja poszedłem. Już go nie widzę do tej pory. Takie są prawidła towarzystwa. Tylko dać się od kogoś, to pozbawno człowieka. A że ja tak prosperuję, taką po prostu klasę życia posiadam, to mnie nie lubią, bo tu każdy chce rządzić. To rządź to se za oknem, za drzwiami. A jak będę widział, że za długo tu latają, mi skaczą za oknem, to pirany zasłonię. Albo do innego pokoju przejdę i się usiądę w innym i nie będę słyszał. A jak będę widział, że krzyczą, no to se słuchawki założę na uszy, se muzyki będę słuchał. Czy tam czegoś, co mnie interesuje, co mi przyjemność sprawia. Nie ma po prostu, jak to tym optymistycznym akcentem Państwu coś powiem. Ciekawego, że jak w średniowieczu, jak epoka kamienia łupanego się kończyła, nie? I zaczęli, poznali metal i zaczęli wykuwać miecze, nie? To ja jeszcze miecza do końca nie wykuł pierwszego. Ten pierwszy człowiek, co miecz se wykuwał z metalu, to jeszcze nie wykuł do końca, a obok sąsiad już miał tarczę wykutą z metalu, zrobioną na ten miecz. Tak wygląda. Kto mieczem walczy, od miecza ginie. Takie jest powiedzenie. Kto trucizną walczy, od trucizny ginie. Tym optymistycznym akcentem ciąg dalszy nastąpi, proszę Państwa. Ciąg dalszy.